Chcę się z wami oczywiście podzielić Bożym Słowem. Biblia to księgi. 66 ksiąg w kanonie, którym się posługujemy, to Słowo Boga do człowieka. Kiedyś zwiastowałem takie słowo, które mówiło o tym pierwszym dramacie ludzkości i ono miało tytuł Adamie, gdzie jesteś? Tam Bóg zadał takie kluczowe pytanie do Adama, do człowieka, bo Adam to człowiek, Adam to z prochu, Adam to czerwony i w ogóle Adam to Adam. Bóg zadał takie pytanie, Adamie, gdzie jesteś? I cóż Adam odpowiedział? Skryłem się, bo się wstydzę ciebie. To pierwsza historia w Biblii taka, która dotyczy naszych relacji z Bogiem. Czasem słyszę takie słowa, że wiesz, Stary Testament to jest Bóg taki trudny do zrozumienia, taki dziwny. Te rzeczy, które tam czytam, są takie trudne. Inni popełniają jeszcze jeden błąd, na który chcę i sobie też zwróciłem uwagę, że bierzemy Biblię, czytamy od pierwszej Księgi Mojżeszowej i traktujemy ją jako jakiś historyczny przekaz. Ona jest źródłem lekcji na szkole niedzielnej, wiecie, i tam te postacie są prezentowane i to jest dobre. Ale te teksty mówią o czym? Tak naprawdę o kim? Te teksty mówią o Bogu. Te teksty mówią o Bogu, kim On jest. Moje zwiastowanie zatytułowałem Waleczny i marny. Zaskoczę was tym tytułem, ale zaraz się wyjaśni. Jakiego Boga znał na przykład Mojżesz? Gdybym przeczytał ten fragment, który teraz przeczytam z drugiej Księgi Mojżeszowej, a słowa te wypowiada Mojżesz po wielkim grzechu Izraela, kiedy odlali sobie cielca i oddawali chwałę pod przywództwem Aarona i mówili, że to są bogowie, którzy nas wyprowadzili z Egiptu, a więc dramatyczny grzech bałwochwalstwa, wielkie odstępstwo, to Mojżesz w taki sposób wstawiał się do Boga. Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Czy takiego Boga znacie? Amen. To nie jest inny Bóg. To jest Bóg Starego Testamentu? To jest ten sam Bóg, którego znamy. To jest ten sam Bóg, którego znał Mojżesz. Taki sam, niezmienny. Kiedy czytamy werset, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki, ten werset nie tylko mówi o tym, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki, bo On jest Bogiem, Bóg jest niezmienny, wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Chciałem dzisiaj z wami pochylić się nad pierwszymi rozdziałami, a tak naprawdę nad jednym z pierwszych rozdziałów Biblii, czwartym rozdziałem pierwszej Księgi Mojżeszowej. Bo bracia i siostry to jeden z pierwszych rozdziałów, który mówi o Bogu, ale o Bogu mówi w pewien specyficzny sposób. Jest taki werset w księdze proroka Izajasza, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. I często ten werset mamy takie zastosowanie, że kiedy w naszym życiu dzieje się coś, co nie jest po naszym planie, według naszego planu, według naszych oczekiwań, to mówimy, no zdaje się Panie na Ciebie, bo Twoje drogi to nie moje drogi i Twoje plany to nie moje plany. Amen, to jest dobre zastosowanie. Ale czy możemy popatrzeć na ten werset inaczej, że Bóg działa inaczej niż my myślimy w swojej suwerennej woli, ze swojej strony i że czyni rzeczy lepsze niż nawet się spodziewałeś?
Czy ten werset się odnosi tylko, że spotkała mnie tragedia i dlatego Bóg muszę się zdać na to, że Jego drogi są wyższe? Dzisiaj zaczynamy nabożeństwo od tego, że jak się nie narodzisz na nowo, kiedyś mówiłem, jak się nie narodzisz z góry, jak się nie narodzisz z Boga, to nie zobaczysz właściwej perspektywy swojej w stosunku do Boga. Nie masz takiej możliwości, na tym właśnie to polega, że muszę spojrzeć na życie, na wszystko, na okoliczność, na historię z perspektywy Bożej. Ale jaka jest ta perspektywa Boża? No właśnie od tego jest Biblia. Nie wiem, czy wiecie, bracia i siostry, że początek Biblii jest źródłem większości obrazów i myśli, które przewijają się przez całą Biblię. Tam się znajdują fundamentalne prawdy o Bogu i o człowieku. To nie jest tylko, wiecie, jakaś historia. To jest prawda o Bogu i człowieku. Popatrzmy się na to, jak, o czym chcę dzisiaj mówić. Drogi Boga przychodzą z góry. A więc chcę mówić o tym walecznym i marnym. A któż to jest? Kto to jest? Oto Adam z Ewą. To nie jeszcze oni. Jest wielki dramat. Wiecie, jaki dramat. Człowiek skierował swoje uszy nie na tego, którego miał kierować, tylko na przeciwnika, na kłamcę. I Bóg oczywiście na to zareagował w sposób jedynie słuszny. Jedynie słuszny. Bóg skierował słowa, i tu podkreślam wam, do węża, że będzie przeklęty, oraz do ziemi, że będzie rodziła chwasty i te wszystkie rzeczy. Bóg skierował też do kobiety pewne słowa, które znacie. Że będziesz w bólach rodziła, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, a on zaś będzie panował nad tobą. Otwieram 4 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. Zobaczmy sobie 1 werset. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Oto jest kobieta, która doskonale pamięta, co Bóg do niej powiedział. W bólach będziesz rodziła. Oto jest kobieta, która nie ma żadnego doświadczenia rodzenia i nikt na ziemi nie ma doświadczenia rodzenia. Jest pierwszą kobietą, która rodzi. Jest pierwszą kobietą, która rodzi w atmosferze, w bólach będę rodziła. Dzięki. Zgadza się? Patrzyłyście kiedyś, siostry, na tą perspektywę? Nie zapytała się koleżanki, jak to było. Jest pierwszą kobietą, która rodzi. Rodzi. Każdy człowiek, gdy zobaczy nowonarodzone dziecko, nawet jak jest niewierzący, to mówi, że to jest cud. Dla mnie największym odkryciem były linie papilarne. Że na tych malutkich paluszkach są linie papilarne. Że te oczy, te powieki, te ręce, że to jest taki mikroczłowiek. To jest cud. Zgadza się? Czy Ewa to zobaczyła? Pomyślcie, siostry. Ona to zobaczyła. Ja nie chcę teraz mówić, bo ja nie mam żadnego doświadczenia, jak to jest, czy jak zobaczysz dziecko, to już cię nie boli, bo Biblia coś tam o tym tak mówi. Nie chcę w to wchodzić. Ale wiecie, że w sercu dzieje się coś niesamowitego i kogoś wierząca siostra w tym widzi. Tak jak Ewa. Urodziłam dziecko z kim? Razem z moim Bogiem. Tak jest, siostry, czy nie? No właśnie. A Ewa, wiecie, jak co miała w sercu? Przecież Bóg mnie przeklął w pewien... Nie przeklął mnie, tylko powiedział do mnie: będziesz rodziła w bólach. A ona, nie wiem za jaki czas, mówi: urodziłam z pomocą Pana. Urodziłam mężczyznę. Cieszy się z tego. Zgadza się? Tak jest napisane. Nasz Bóg, chcę tu powiedzieć, nie jest taki, że teraz stał nad nią patrzącą, jak ona w bólach rodzi i mówi: widzisz, masz za swoje, słuchałaś diabła, to cierp.
Nasz Bóg, ten Bóg Biblii, od pierwszych jej rodzajów nie jest mściwym Bogiem. Powiedzcie amen. Taki jest Bóg Biblii, od pierwszych rodzajów, od pierwszych rozdziałów. Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Tak, to wspaniała myśl. Nie rodzicie siostry same i mówcie to innym siostrom. Pocieszajcie się tymi słowy. Pan jest pomocą moją. Nie bój się i nie lękaj się, bo Bóg jest z tobą. Amen. No i dochodzimy teraz do tego tytułu kazania. No bo kogóż Ewa urodziła? Wszyscy wiemy. Urodziła Kaina. Kain. Imię to właśnie oznacza waleczny, mężny, bohaterski. Najprawdopodobniej, bo z jego imieniem jest trochę problemu, ale większość gdzieś w tym obszarze widzi jego imię, a więc jakiegoś bohatera. No a potem czytamy w trzecim wersecie krótkie stwierdzenie, że a potem urodziła Abla. Tyle na temat rodzenia Abla. O Kainie cały, wiecie, z pomocą Pana urodziła mężczyznę, a o Ablu, a potem urodziłam Abla. Od razu widzimy pewną dysproporcję między dwoma tymi postaciami. Kain, a jeszcze co to jest Abel? Tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Słowo Abel jest marność nad marnościami. Wszystko marność, to właśnie tam występuje słowo Abel. A więc nie ma żadnej wątpliwości, że Żyd, jak czyta ten fragment, to wie, że urodziła bohatera i marnego. My tego nie wiemy, ale oni to wiedzą. Patrzą na tą historię z tej perspektywy. Kim był Kain? Może zacznę od Abla. Abel był pasterzem, bo wiemy, że złożył ofiarę z trzody. A Kain uprawiał rolę. Pasterz. Mężczyźni, jak byli na spotkaniu dla mężczyzn, to słyszeli, co brat lubił najbardziej. Wziąć iść pasać krowy, bo wtedy nie trzeba nic robić. Pamiętacie Dawida, gdy był wybierany na króla, to gdzie był? Na pastwisku. Mówili, to ten najmarniejszy, słuchajcie. To nawet o nim nie ma co mówić. On tylko pasa, to jest, wiecie, taki. To o nim nawet nie patrzcie. Pamiętacie tą historię? A więc pasterz. Często dzieci od najmłodszych lat pasły. Wiecie, to było takie zajęcie proste, takie proste zajęcie. No a rolnik? Kim był Adam? Adam był właśnie, uprawiał rolę, dlatego że Bóg przeklął go, nie jego, tylko przeklął ziemię, że będzie w pocie i w znoju. Tak jak do kobiety powiedział, że ty będziesz rodzić w bólach, to do mężczyzny powiedział, że twoja robota będzie trudna. Rozumiecie? Odniósł się do tego, co miał robić. I Kain dziedziczył robotę po ojcu. Dlaczego? Bo on był rolnikiem. On robił tą lepszą rzecz. Kiedy spojrzymy na historię starożytnych ludów, to wiecie, uprawa była ważniejsza niż hodowla, dlatego że hodowla była bardzo trudna i ona się często nie udawała, więc głównie inwestowano w uprawy. To było łatwiejsze w pewien sposób, jak chodzi o naturę. Hodowla była trudniejsza i dlatego też ona nie była tak rozwinięta. I to była kłopotliwa rzecz, ale głównie liczyli się ci, co uprawiali ziemię i z niej mieli owoce, jarzyny i to się jadło. A więc możemy powiedzieć, że Kain nie dość, że się fajnie nazywał, nie dość, że był pierworodny, nie dość, że miał dobrą robotę, to jeszcze co? Dobrze się z tym czuł. Dobrze się z tym czuł. Dlaczego? Bo był pewny, że jemu się wszystko należy. Miał brata jakiego, o jakim imieniu? Marny. Młodszego, który pasał zwierzynę. Tak wygląda historia tej rodziny, kiedy rozszerzymy perspektywę ich życia. Ale myśli moje to nie myśli wasze, mówi Bóg. Nasze myśli mogą być takie, no prawdą jest, Kain tu się liczy jak najbardziej. Ale tu właśnie zaczyna się dramat. Dramat, który trwa od początku. Ja, moje, mnie.
w tej rodzinie liczę się ja. Pamiętacie powrót syna marnotrawnego i postawę starszego brata? Pamiętacie tą sytuację? Jak jego ja się odezwało i mówi: ojcze, to ja tu robię cały czas, a ten marny, ten Abel, tak, to on, co tu w ogóle się dzieje? Czy myśli Boga, przecież ta przypowieść mówi o tym, kim jest Bóg. Czy zgadzamy się z tymi myślami, że oto marnotrawny jest przyjęty jako Pan, a ten, który był taki prawy, dostaje odpowiedź: ty wszystko miałeś, zawsze. Miałeś zawsze, zawsze, bo jesteś zawsze ze mną. O co ci chodzi w ogóle? I tutaj zaczyna się problem Kaina. I czytamy: po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych, bo był rolnikiem. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, a na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Bo na co uwagę zwrócił Bóg? Wielu z nas myśli, że ofiara Kaina była zła, bo była z płodów rolnych, a Bóg chciał zwierzęta. To nie o to chodzi, kochani. Ofiara z płodów rolnych była równoznaczna z ofiarą z trzody. Trzeba było oddać to, co się robi, to, co jest najcenniejsze. Przecież on dał pierworodne i ten dał też najlepsze rzeczy z tych swoich płodów rolnych. Tu nie problem polegał na tym, co oni dali. Problem polegał na tym, co mieli w sercu. Bo na tym polega cała ta historia, że w sercu mieli zupełnie inne rzeczy. Kiedy popatrzymy do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, tam jest powiedziane: przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Tu nie chodzi o to, jaką złożył ofiarę i z czego, tylko dlaczego ją złożył i w jaki sposób. Złożył ją przez wiarę. Kiedy popatrzymy na słowo wiarę, to zobaczymy, że to słowo dotyczy wierności Bogu. Kain nie był wierny Bogu, Abel był wierny. Zaraz do tego dojdziemy. I popatrzmy się jeszcze na ten fragment. Zasępiło się twoje oblicze. Wiecie, ten fragment jest w bardzo różny sposób tłumaczony, bo rozumiemy, że jego twarz posmutniała, tak? Ale mamy takie tłumaczenia, że jego twarz się zapadła albo jego twarz została skierowana w dół. I to już coraz więcej wyjaśnia. Wiecie, jak dziecko coś zrobi złego, to nie jest w stanie popatrzeć w oczy mamy do góry, tylko patrzy w dół. Zasępiło się twoje oblicze, oczy masz skierowane w dół. Dlaczego nie możesz na mnie popatrzeć? Pyta się Bóg. Dlaczego się zasępiło? Dlaczego patrzysz w dół? Dlaczego nie patrzysz ku górze? No bo się wstydzę, Panie. Adam odpowiedział. Dlatego się schowałem. Unikam twego wzroku. I tu dokładnie o to chodzi. Tu dokładnie o to chodzi, że Kain zaczyna unikać wzroku Boga. Przestaje patrzeć ku górze. Przestaje tam patrzeć. I ten werset o tym mówi. Po prostu stoisz jak dziecko w kącie ze spuszczoną głową. Zostaje jakaś zerwana łączność między człowiekiem a Bogiem. I Bóg doskonale to wie. Ale dalej czytamy jeszcze raz: czemu gniewasz się i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Gdzie leży grzech? Gdzie leży grzech? Na zewnątrz drzwi czy wewnątrz drzwi? Dokładnie. Grzech leży na zewnątrz. Pamiętacie, popatrzcie się teraz, Pan Jezus jest kim? Drzwiami dla owiec. Te obrazy są obrazami jasnymi dla Żyda. Grzech leży na zewnątrz.
Nie wchodź z grzechem do pastwiska Bożego. Owce moje przechodzą przez drzwi, którymi ja jestem i wchodzą do miejsca, gdzie ja jestem, nie z grzechem. Dlaczego? Bo ja jestem ten, który ten grzech zabiera. I tutaj w tym wersecie widzimy, że leży grzech u drzwi i czyha. Kusi cię. Lecz co Bóg mówi? Ty masz nad nim panować. A dzisiaj powiem w Chrystusie, Chrystus cię umacnia w tym, żebyś nad nim panował, bo On jest drzwiami dla owiec, przez które przechodząc masz odkupienie grzechu. Widzicie to? To jest czwarty rozdział Księgi Rodzaju. To jest początek Biblii. Bo jeżeli nie będziesz czynił dobrze, no to cię kusi. A w liście Jakuba czytamy werset, który to wszystko pięknie nam spina. Bo gdy pożądliwość pocznie, pierwszy rozdział, 15 werset, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Czy w historii Kaina nie zrealizował się ten werset? Najpierw było poczęcie. Najpierw było ja, mnie, moje. Potem dojrzewało to coraz bardziej w nim, a potem nastąpiło apogeum spełnienia się tego wersetu. Tak czy nie? Tak. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli już na polu, rzucił się Kain na brata Abla i zabił go. To tłumaczenie jest też niedoskonałe. Popatrzcie się na ten tekst. Potem rzekł Kain do brata swego, wyjdźmy na pole. Ale tak naprawdę wielu dzisiaj tłumaczy skłania się, że Kain się pokłócił z Ablem, a gdy byli na polu, rzucił się na niego. Oni mieli sprzeczkę. Tam jest w tym słowie powiedział, tam jest słowo, które mówi bardziej o kłótni, o powiedział, ale w sensie negatywnym. Nie, że powiedział, chodźmy na pole, ja cię tam zabiję. Oni się pokłócili, a gdy byli na polu, ten zobaczył sytuację, która jest dogodna i wziął i go zabił. Rzucił się na brata swego Abla i zabił go. Kiedy rozpoczął się dramat? Jeszcze raz chcę wam podkreślić. Dramat rozpoczął się wcześniej znacznie. Tu jest apogeum. Grzech został poczęty wcześniej. Grzech, który leżał na progu, wszedł do środka Kaina. Rósł w nim, aż wyjął nóż i zabił brata. To było już apogeum grzechu, który rósł i rósł, aż dorósł. I wydał owoc, owoc śmiertelny. Trzymajmy się z dala od tego, ale to jest jasne. Bracia i siostry, jeszcze popatrzmy na to, to nie jest zabójstwo. To jest bratobójstwo. Ja wiem, że to trudno powiedzieć, że jedno jest gorsze od drugiego, ale chyba czujecie to. Oto pierwszych dwóch facetów urodziło się na kuli ziemskiej, tak? Co Bóg w ogóle z tym ma zrobić? Pomyślcie o tym. Co tu się w ogóle dzieje? Bóg jednak wychodzi do człowieka. Wtedy rzekł Pan do Kaina. Jakie zadał mu pytanie? Gdzie jest brat twój, Abel? Gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jest Abel? Odpowiedź Kaina jest bezczelna. Jaka jest odpowiedź? A co mnie to obchodzi? To ja go mam pilnować? Jest bezczelna odpowiedź, dramatycznie bezczelna. Chyba czujecie to. To w Biblii jest tak fajnie napisane, czy ja jestem stróżem mojego brata? A co mnie to obchodzi, gdzie on jest? Wyobrażacie sobie, jak grzech zrodził śmierć, a dalej w tym człowieku jest żadna przemiana nie nastąpiła. Wręcz wydaje mu się, że mu się udało. Ale na szczęście wychodzi Bóg. Na szczęście wychodzi Bóg. Ten łaskawy Bóg, ale tak jak Mojżesz wiedział, ale i jaki? Sprawiedliwy. Który odpuszcza do tysięcznego pokolenia i warto na to zwrócić uwagę, bracia i siostry. Bo niektórzy myślą, że to po prostu tysiąc, to będą sobie odliczać teraz, ile jeszcze mają pokoleń przed sobą.
1000 dla Żyda starożytnego to była maksymalna cyfra, jaką znał. Mógł powiedzieć 2000, 3. Nie było większej liczby, więc dla niego 1000 to jest koniec, największa wartość. A 3-4 jest policzalna. A więc dysproporcja między łaskawością a sprawiedliwością i karą jest potężna. W tym wersecie to widać. To nie ma tylko udowadniać, że do czwartego pokolenia, czyli odliczasz się do pradziadka, będzie kara nad moją rodziną. To w ogóle nie funkcjonuje, bo nie chcę już mówić, że potem ten grzech jest w prorokach, jest inaczej przedstawiony, ten tak zwana nauczanie, które mamy dzisiaj o tym, że grzech przechodzi z pokolenia na pokolenie, ale nie chcę dzisiaj nad tym się zastanawiać. Chcę tylko wam pokazać, że Bóg jest łaskawy, ale także i sprawiedliwy. Ale jest znacznie łaskawszy, aczkolwiek trudno mi tak powiedzieć, że mniej sprawiedliwy. Ale rozumiecie ten werset. I teraz Bóg mówi do Kaina. Cóżeś to uczynił? Makabryczna rzecz. Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Eskalacja grzechu i eskalacja czego? Trudu i znoju i przekleństwo Boga jest skierowane do kogo? Wyświetl jeszcze raz werset. Do kogo jest przekleństwo skierowane? Do Kaina. Pierwszy raz Bóg bezpośrednio do człowieka powiedział, ty będziesz przeklęty. Jeszcze gorzej ziemia będzie rodzić. Widzicie to? Widzicie to? To jest pierwszy raz Bóg przeklął człowieka, dlatego tam wcześniej mówiłem, nie przeklął Adama, nie przeklął Ewy, przeklął węża i ziemię. Tu przeklął człowieka. Pierwszy raz. Ziemia jeszcze bardziej będzie, jeszcze gorsza będzie. Taka jest prawda. Taka jest prawda, takie słowa kieruje Bóg do Kaina. Tułaczem i wędrowcem będziesz na ziemi. Będziesz musiał się przenosić z miejsca na miejsce, bo gdzie osiądziesz, nic ci nie będzie rosło. Będziesz szukał ziemi, której będziesz mógł żyć. Bracia i siostry, i teraz jest klucz. Kain wtedy rzekł do Pana. Zbyt wielka jest wina moja, by można mi było ją odpuścić. Od dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim, gdy będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Co dzieje się w Kainie? Kain sobie w końcu zdaje sprawę, co nabroił. Z jednej strony zdaje sobie sprawę, kiedy spojrzycie na ten werset, ale z drugiej strony możemy też powiedzieć, Panie Boże, czy naprawdę zasługuje na to, czy niezbyt wielka ta kara jest? Jakby odwołuje się, jakby próbuje się obronić. Bez względu na to, czy spojrzymy tak, że sobie zdaje z tego sprawę i pewnie tak jest, i że także prosi Boga o litość, to co się tu dzieje w Kainie? On sobie uświadamia. To jest klucz. On sobie uświadamia, że Bóg dotarł do niego, że Bóg go widzi, że Bóg do niego przemówił, że Bóg działa w jego życiu i on teraz musi coś zrobić. On rozmawia z Bogiem. Rozmawia z Bogiem i mówi, Panie, zbyt wielka jest moja wina. Będę tułaczem, będę się... A kto mnie zobaczy, to co? To mnie zabije. A dlaczego miałby go zabić? Bo przecież wtedy jest śmierć za śmierć, oko za oko, ząb za ząb, siniec za siniec. To jest ten czas. On był świadom tego, że skoro zabił brata, to jest winien śmierci i trzeba go zabić. A Bóg co na to mówi? Popatrzmy się dalej. I rzekł Pan do niego, nie, bo myśli moje to nie myśli wasze. I Bóg mówi do Kaina, nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Odszedł Kain sprzed oblicza Pana, zamieszkał w ziemi Not na wschód od Edenu. Powiedzcie mi, oko za oko, ząb za ząb, śmierć za śmierć. A Bóg mówi nie, nikt cię nie zabije, kładę na tobie znamie i nikt cię nie zabije.
Widzicie to? Myśli moje to nie myśli wasze. My byśmy chcieli natychmiast sprawiedliwości. Ale Bóg patrzy dalej i widzi dalej. Uczmy się z tego, że Bóg widzi daleko dalej. Popatrzmy się 25. Aha. Jeszcze werset 4 rozdziału. Adam jeszcze raz obcował z Ewą. A ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. I ten rozdział, werset kończy się: wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Bracia, siostry, Bóg ma swoje drogi, swoje plany i w miejsce Abla wstawia, pozwala się urodzić, nie wiem jak to nazwać, pozwala przyjść na świat Setowi. A przecież Jezus jest potomkiem właśnie Seta. To jest ta linia zbawienia. To jest ta linia. Bóg musiał kogoś w miejsce Abla dać. I uczynił to. I od tego czasu, bracia i siostry, kiedy kolejne pokolenia od Seta się rodziły, zaczęto wzywać imienia Pana. Rozumiem to bardziej powszechnie, nie tak pojedynczo jak początek, bo przecież tych ludzi jeszcze nie było tak dużo. I wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Mam wrażenie, że Kain wziął właściwą lekcję. Patrząc na tą historię, mam wrażenie, że to, że Bóg go ukarał, to, że Bóg nałożył na niego piętno, które świadczyło o jego przynależności do Boga. Ale wiecie, na czym polegała kara? Że on miał takie samo sumienie jak ty i ja. I to cały czas ta krew Abla z tej ziemi wołała do niego, że zrobiłem dziadostwo niesamowite. To szło za nim całe życie. Wiem, że tak było na pewno. Wyobraźcie sobie, że robicie taką rzecz i zapominacie o tym. Jest to niemożliwe. Cały czas ta krew Abla wołała do niego: aleś coś to narobił. A z drugiej strony miał Bożą obietnicę, że go nikt nie zabije. Pomyślcie, o jakiej przychylności Boga on wiedział. Pomyślcie o tym. Ja też byłem tym dotknięty. Jakiej przychylności za takie dziadostwo, jak zrobiłem. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą, czytamy w liście do Hebrajczyków, niż Kain. Czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią, choć umarł, jeszcze mówi. Jego krew mówi do każdego ciągle. Makabryczne wydarzenie w pierwszej rodzinie i także Boże zwycięstwo. W tej makabrze Boże zwycięstwo. W 12 rozdziale do Hebrajczyków czytamy, że podeszliśmy do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej, czyli mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Ta historia jest historią zapowiadającą to, co się miało wydarzyć tysiące lat później. Mam do was takie pytanie. Z kim się identyfikujesz jako człowiek? Z Kainem czy z Ablem? Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym? Z kim się identyfikujesz? Z Kainem? Nie, taki zły nie jestem. Czy z Ablem? Taki dobry i wspaniały. Popatrzmy się na cechy Abla. Abel był pasterzem. Abel zginął bez... Nie był w ogóle winny tej śmierci. Zginął dlaczego? Z nienawiści, z wywyższenia się swojego brata. Jego krew była niewinna tej śmierci. Czyj to jest obraz? Kogo to jest typ?
Jezusa Chrystusa w 4 rozdziale 1 Mojżeszowej. Kogo to jest typ? Abel. Na kogo powołuje się autor listu do Hebrajczyków? Na kogo krew powołuje się, porównując ją do krwi Chrystusa, która jest daleko, 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 ma większą moc przemienić życie człowieka niż krew Abla, która przemieniła życie Kaina. Widzimy to? A więc podsumowując, bohater i marny. Bóg jest działającym w historii ludzkości. Jest Bogiem działającym. To nie jest oczywiste dla wielu ludzi. Są różne koncepcje miejsca Boga w historii człowieka, ale Bóg w Biblii jest Bogiem działającym. Chcę wam powiedzieć, że Jahwe czy JHWH często tłumaczymy jak jestem, który jestem. Ale chcę powiedzieć wyraźnie i żebyśmy sobie zapamiętali, Biblia nie udowadnia istnienia Boga. Podważenie istnienia Boga nastąpiło w XVIII wieku nowej ery. Nigdy nikt nie podważał, że Bóg istnieje, a szczególnie w starożytnym świecie. Jaki On jest, o tym nie mówię. Biblia nie udowadnia. Biblia mówi, że Bóg jest. W sensie takim, że tu nie ma co udowadniać. Biblia temu nie zaprzecza. I wracam do jestem, który jestem, bo nie jest to proste imię. I chcę powiedzieć, że kluczem jest to, że Bóg jest działający w tym jestem. Jestem, który działam w twoim życiu, który działam w historii człowieka, który działam w historii natury, który działam w historii wszechświata. Działam. To nie jest tylko, że jestem, bo słowo jestem to znaczy ja tu jestem, no ja tu działam coś, a wy jesteście tylko. No i słuchajcie, okej. Ale rozumiecie, jestem, który działam. Jestem, który czynię. Bóg nie mści się, ale daje ratunek. Przypominam wam o Ewie i pomocy przy rodzeniu. Bóg jest sędzią i to jest bardzo ważne. Bóg jest sędzią. Ale Jego sędziowanie i Jego osąd służy poprawie. To nie jest sędzia z nienawiści, ale to jest sędzia ku zmianie, ku lepszemu. Jeżeli to osądzenie przyjmiesz w ten sposób, Boże, będziesz doskonalszy. Na tym to polega. Cierpienie człowieka czyni nas doskonalszymi. Bóg wzywa nas, panuj nad grzechem. To rada do Kainitów, czyli potomków Kaina. Panuj nad grzechem. To są ci, którzy nie mogą sobie z grzechem poradzić. Ja do nich należę. I Biblia mówi do mnie w 4 rozdziale. Grzech trzymaj za drzwiami. Nie pozwalaj mu dojść do swojego umysłu. Tam go trzymaj za drzwiami. Jeżeli on wejdzie w ciebie, zacznie kiełkować, bo zawsze znajdzie w twoim wnętrzu tą glebę, która będzie mówić, ja mnie moje tu. I będzie rosło. I pewnego dnia zobaczysz, jak pisze Jakub, że wyjmiesz śmiertelny nóż, który doprowadzi cię do śmierci. Nie mówię o życiu, o doczesnej śmierci, taka też może być, ale duchowej śmierci. Obudzisz się, że grzech nie leży za progiem, ale leży w twoim wnętrzu. Bóg jest zawsze z człowiekiem, ale człowiek nie zawsze, a nawet rzadko jest z Bogiem. Bóg był z Ewą, z Adamem, z Kainem, z Ablem. Był. Ale oni nie byli z Nim. Niektórzy z nich nie byli z Nim, a może i większość, jak widzicie w tej historii. Dlatego wzywamy imienia Pana jak uczniowie Jezusa, dzieci wiary, dzieci, które chodzą z Bogiem. Bo ta wiara, to chodzenie z Bogiem prowadzi do sprawiedliwości. Gdybyś czynił dobrze, tak jak Abel, Henoch, Noe, Abraham, oni chodzili po prostu z Bogiem. Tak wyrażała się ich wiara.
A krew Jezusa przemawia lepiej niż krew Abla, bracia i siostry. To jest ta krew, która przez wiarę dotknęła się Twojego i mojego życia. Hallelujah. Dokładnie tak. Dlatego, że zmagamy się z tym samym, z czym zmagał się Kain. Zmagamy się z tym samym, z czym zmagał się Kain. I krew Chrystusa przemawia do dziś, tak jak krew Abla przemówiła do sumienia Kaina i całe życie się z nią męczył, z tym sumieniem, które go oskarżało. Tak samo i my potrzebujemy krwi Chrystusa, która dziś przemawia. Przemawia dziś. Przemawia, że ma moc. Ma moc z Kaina uczynić po prostu Abla. Człowieka, który chodzi z Bogiem. Hallelujah. Powstańcie, kochani.